Sarny, jeże, bociany i inne dzikie zwierzęta. Niewinne, wystraszone, ranne i porzucone. Od ponad 30 lat trafiają w jedno miejsce, do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. To jedyna tego typu placówka w regionie. Niebawem może się to zmienić, bo w okolicy ma zacząć się budowa kolei dużych prędkości do centralnego portu komunikacyjnego. A to oznacza koniec dla tych zwierząt. Magda Sincewicz. Ośrodek jest jednym z najdłużej działających w Polsce. Przez ten czas swoje schronienie mogło tu znaleźć ponad 30 tysięcy zwierząt. Obecnie przebywa w nim prawie 400 podopiecznych. Co się z nimi niebawem stanie, nie wiadomo. Dostaliśmy mapę, na której jest tak zwana droga technologiczna, która odcina kawałek ośrodka. No więc to by było wtedy definitywnie nie będzie to mogło funkcjonować. Wiadomo, że jeśli w pobliżu rozpocznie się budowa kolei dużych prędkości do centralnego portu komunikacyjnego, to alternatywą dla wszystkich gmin i miast, które do tej pory przekazywały tu zwierzęta, będzie jedynie ich uśpienie. W ogóle nie myślę teraz na razie pod tym kierunkiem, gdzie trafią. Na razie są tu, mam nadzieję, że tutaj zostaną. Byłem bardzo mile zaskoczony, jak olbrzymim odzewem odniosło się to w tej petycji. Tyle tysięcy ludzi i licznik cały czas rośnie. A więc myślę, że również nie zakładam do końca całkowicie złej woli powiedzmy pomysłodawców i wykonawców tego pomysłu, że będą popatrzą na to właśnie z takiej strony, że ten ośrodek przynosi dużo pożytku dla polskiej przyrody, która jest moją, pani i wszystkich nas własnością. Bo to właśnie my, ludzie, spowodowaliśmy, że dzikie zwierzęta zaczęły opuszczać swoje naturalne środowisko. Tam, gdzie kiedyś były tereny zielone czy nieużytki, pojawiły się domy. Ważne, by ich mieszkańcy pamiętali o tym, jak ważne jest otoczenie, w którym żyjemy. My musimy pewne rzeczy robić w pewnej harmonii. I wszystko można w jakiś sposób podporządkować. Według mnie człowiek nie dlatego jest homo sapiens, że sapie, tylko dlatego, że myśli. I gdyby po prostu pomyślał, to można wszystko zrobić w takiej harmonii. Można i zaspokoić nasze potrzeby, a jednocześnie dbać o tą przyrodę. Miejmy zatem nadzieję, że decyzja nie jest ostateczna i ktoś z decydentów, jeśli odwiedzi to miejsce, zobaczy, że spokój i cisza jest tu nie do przecenienia.